tak prosta rzecz jak zwykła buchalteria, ile jest tych neuronów, czy one wymierają, to nie jest sprawa tak trywialna i sprawiała wiele kłopotów uczonym przez wiele lat, prowadząc dalej do różnych komplikacji w badaniach. Tak powszechnie w społeczeństwie na temat mózgu, starzenia, liczby neuronów funkcjonuje szereg twierdzeń i chciałbym jakby zapytać Państwa, czy też jakby spotkaliście się, czy też uważacie za słuszne takie twierdzenie, jak po pierwsze, że waga mózgu zmniejsza się z wiekiem. Kto tak słyszał, czy wie, ręka w górę? Mało osób. Słyszałem. To jest akurat prawda. Wyjaśnienia są takie. Dzieje się tak dlatego, że neurony powstają jedynie w okresie płodowym. Kto tak słyszał i wie? Dużo więcej. Za chwilkę powiem, że to jest częściowo tylko prawda. I w późniejszym okresie życia neurony stale wymierają z przyczyn naturalnych. Kto tak słyszał i wie? O, dużo. Postaram się pokazać, że to jest bardzo wątpliwe. Czy to prawda, że przeciętnie w mózgu 20-30 tysięcy neuronów dziennie wymiera? Kto słyszał takie pytanie, czy takie twierdzenie? Nie słyszeliście? O, jeden, dwie, parę, kilka osób słyszało. Ale to się często spotyka jako takie twierdzenie, że każdego dnia nam odliczają 20-30 tysięcy neuronów. A pokażę w dalszej części, skąd wynikło takie twierdzenie na pewnym etapie badań naukowych. Z tego wszystkiego ma wynikać, że po 80 latach życia zostajemy z tą nędzną połową neuronów, z którą startowaliśmy. No i co robić? No, następuje dezorganizacja i musimy umrzeć z tego powodu. To jest to rozwinięte twierdzenie, że właśnie ubytek neuronów jest najważniejszym mechanizmem starzenia się mózgu i stopniowo zmniejsza jego sprawność tak dalece, że dalej mózg nie może funkcjonować i to właśnie wymieranie neuronów prowadzi do dysfunkcji i śmierci organizmu. Zaczęło się to wszystko jeszcze w drugiej połowie XIX wieku. Stawianie tego pytania i próba na jego odpowiedzi. Rysunek wielkiego badacza mózgu, noblisty hiszpańskiego, Ramona i Cajala, pokazuje tutaj płytkę korową, czyli korę królika w okresie rozwoju. Widać troszkę na dole komórki i długie ich wypustki. No i jest jasne, że to wszystko się mnoży, rozwija i w tym okresie rozwojowym to miała być faza, w której występuje tylko namnażanie, dzielenie się komórek. Natomiast później po urodzeniu nic się nie dodaje, natomiast systematycznie tych komórek ubywa. Z przyczyn niewyjaśnionych, czyli powiedzmy naturalnych. Jaki jest problem ze stwierdzeniem, co się naprawdę dzieje? Otóż, jak Państwo widzieli, tam te gęściutko upchane młode neurony mają taki kształt, jak tutaj widać na samym dole tego rysunku, też Ramona i Cajala, czyli takich jakichś kijanek z niewielką wypustką. I te wypustki stopniowo się rozwijają, aż dochodzą do niesłychanie rozgałęzionego kształtu, niespotykanego w innych strukturach. Otóż na tym wstępnym etapie bardzo trudno jest odróżnić, czy to, co się właśnie podzieliło i jest w tym miejscu, to jest przyszły neuron, czy też inna komórka nerwowa, glej, komórka wspomagająca. A o gleju było wiadomo, że on potrafi się mnożyć w okresie późniejszym. Ale jeżeli coś się podzieliło i jest w tym miejscu, to nie znaczy, że w tym miejscu pozostanie, bo neurony w trakcie rozwoju wywędrowują w różne miejsca. I jak go potem znaleźć, jak stwierdzić, że to jest ta komórka, która się podzieliła właśnie wczoraj, a dziś jest gdzie indziej i inaczej wygląda. to też z ostrożności takie wielkie autorytety jak właśnie Cajal stwierdziły, że po prostu od momentu urodzenia nie ma podziałów komórkowych, dalej jest tylko to, z czym się urodziliśmy i to nam stopniowo zanika zapewne, ale niektórzy w to wątpili, ale to mniejsza. Natomiast nie ma, nic się nie dodaje. Naukowcy zawsze próbowali tę kwestię zgłębić i coś ich korciło i wiele osób, jak widzimy, przez długi okres czasu stwierdzało, że jednak jest generacja nowych neuronów już po urodzeniu. I tyle tylko, że nie byli w stanie nijak tego dowieść bez wątpienia. A jak mówiliśmy, ostrożność jest jedną z takich ważnych cech badań naukowych i więc twierdzenia, których nie można było dowieść, po prostu nie były przyjmowane do wiadomości. To nowe metody badań stworzyły przełom, ale dopiero w latach 60. XX wieku. Przez z górą 60 czy 70 lat ta kwestia wisiała nierozwiązana, bo nie było jak tego rozwiązać. Nowe metody znakowania to była po pierwsze metoda z trytowaną tymidyną. Tymidyna jest jedną z tych zasad, tą zasadą, która się wbudowuje tylko w DNA, a nie w RNA. Jeżeli ją zbudujemy tak chemicznie, że zawiera w sobie tryt, to ten tryt rozpadając się może na przykład zaświetlić emulsję. W związku z tym to, co się wbudowało w DNA, jest na terenie jądra, wysyła to promieniowanie, które jest w stanie zaczernić emulsję, a więc wyznakować, że w tym miejscu jest komórka, która się niedawno podzieliła. Teraz już nie jest problemem znalezienie jej jednej jedynej pośród milionów innych w dużej odległości. Jeżeli po 2 czy 3 tygodniach, czy po miesiącu od podania tej tymidyny zrobimy odpowiedni preparat, a ona tam jest, to ją znajdziemy. I natychmiast się okazało, że w niektórych strukturach mózgu dorosłej zupełnie myszy powstają neurony, co opublikowano przez kilku poważnych autorów w latach 60. Znowu tak silna była presja tego odkrycia, że w mózgu neurony nie mogą dorosłej zwierząt i ludzi, neurony nie mogą powstawać, że to twierdzenie mimo wszystko przeważało i chociaż ludzie wiedzieli o tych badaniach i odkryciach, to mało kto tak poważnie wierzył w nie. Nawet następnie wymyślono w latach 80. jeszcze inną metodę. To jest metoda z bromodeoksyurydyną, BrdU. To jest analog tej tymidyny, który też się wbudowuje w DNA, ale immunohistologicznie go można wykryć. Jeszcze łatwiej i bardzo sprawnie. Teraz głównie to jest stosowane w badaniach. Bardzo szybko zastosowano to do badań mózgu. Naprawdę wyizolowanie komórek macierzystych, to znaczy takich, które potrafią się dzielić i produkować neurony z mózgu dorosłej myszy, Reynolds i Weiss w 1992 roku, i przebicie się z tą wiedzą do powszechnego jakby audytorium sprawiło, że nagle zaczęto mówić, że to wcale nie jest prawda, że w mózgu dorosłych ssaków żadne neurony się więcej nie generują. Potem zresztą okazało się, że ssaki są dość dziwnym wyjątkiem, bo u niższych kręgowców, a także u ptaków, ta generacja jest całkiem spora i czasami okresowa i no, to jest raczej wyjątek niż reguła, że w mózgu ssaków ta generacja jest bardzo ograniczona. To jest właśnie taki przykład jądra komórki wyznakowanego tymidyną. Na to nałożono emulsję. Po jej zaświetleniu i wywołaniu normalną fotograficzną metodą na terenie jądra widzimy kropki ziarenka srebra. To znakuje to jądro wobec wszystkich innych jąder tu obecnych, takich niebieskich. które należą do komórek, które w tym momencie podania tej tymidiny się nie podzieliły. A więc jesteśmy w stanie znaleźć tą igłę w stogu siana, jedną komórkę pośród milionów, tą, która się podzieliła. A skoro możemy też czekać z tym, to możemy się doczekać momentu, kiedy ona jest dojrzałym neuronem. I bez wątpienia jest neuronem, a nie na przykład glejem. Teraz już wątpliwości zostały oddalone całkowicie. To oczywiście też stosowano do mózgu rozwijającego się i tu widzimy, jak wiele komórek naraz, bo ta obecność tymidyny jest, no, trwa godziny, powiedzmy, w organizmie, to jak wiele naraz z nich podzieliło się i wbudowało swoje DNA, tą znakowaną trytem tymidynę. A tu są skrawki mózgu dorosłego oposa, to jest z naszych badań jest, i tutaj ta struktura to jest hipokamp, na jego terenie jest taka część, która nazywa się zawój zębaty. I właśnie w tym zawoju zębatym u wszystkich ssaków dotąd zbadanych, a właściwie myśmy to troszkę teraz podważyli, ale w zasadzie u wszystkich ssaków przez całe życie są generowane nowe neurony. Dlaczego ta struktura jest ważna? Cały hipokamp związany jest, zgodnie ze współczesnymi teoriami, z produkowaniem pamięci przestrzennej, z pewnej mapy, którą mamy w głowie i którą operujemy, poruszając się w naszym środowisku. Te neurony niby miałyby wspomagać przebudowę tej mapy. Ta koncepcja okazała się już teraz bardzo wątpliwa. Nie bardzo wiemy, dlaczego wobec tego w tej jednej strukturze, a nie na przykład w innych miejscach, w innych częściach hipokampa, te tak zwanych okolicach CA, tej generacji w zasadzie nie ma. Szereg innych funkcji hipokampa jest rozważanych i udział tej generacji w tych funkcjach, ale wiemy, że u wszystkich w zasadzie dotąd przebadanych dorosłych ssaków taka generacja tam jest na stałe. A drugie miejsce to wokół komór bocznych mózgu, w pobliżu ich wyściółki, generuje się masa neuronów, które wędrują następnie daleko do przodu, do opuszki węchowej. I tam umiejscawiają się jako interneurony, takie pośredniczące neurony, które jakby korelują czucie różnych zapachów. Te struktury nie zwiększają liczby komórek w ciągu życia. Nie ma dobrych dowodów na to, żeby taka generacja, która jest bardzo znaczna, zwiększała tą liczbę neuronów. Wniosek jest dość prosty. Te komórki, jedne zostają dodane do tej struktury, a inne muszą wymierać. To znaczy te dwie struktury są jakby w ciągłej przebudowie. Obraz dość niezwykły, jak na to, co zwykliśmy myśleć o układzie nerwowym, który raz wygenerowany trwa, no i najwyżej może się zepsuć. A tutaj mamy coś, co jest jakby in statu nascendi permanentnie. I nie jako wyjątek, tylko jako reguła dla tych dwóch struktur, podkreślam. Komórki macierzyste, te, które generują neurony, są w szeregu innych miejsc, wokół właśnie wyściółki komór i kanału kręgowego, ale bardzo trudno je zmusić do podziałów, są jakoś wybitnie zahamowane, chociaż mogą się uruchomić w warunkach patologicznych. Kiedy są duże zniszczenia, to na obrzeżu, gdzie jeszcze coś zostało, są próby generacji nowych neuronów, które jednak są za słabe, żeby zregenerować całą strukturę. To jest możliwe jeszcze u gadów na przykład. Prawie można, duże uszkodzenia nawet mogą być zregenerowane u dorosłego zwierzęcia. Natomiast u ssaków już nie. Jest jeszcze ślad tego, ale to jest za mało. Mimo to jest to nadzieja, to znaczy istnieją u każdego z nas komórki macierzyste, tak zwane, to znaczy o wielkim potencjale rozmnażania się, które są w stanie produkować neurony. Mamy je na stałe. To jest tylko sprawa czasu i technologii, żeby zrobić z tego użytek w budowie uszkodzonych części mózgu, chociaż problemy są rozliczne, nie najmniejszy jest taki, jak to potem kontrolować. To znaczy, jak raz uruchomimy podziały, jak sprawić, żeby one wiedziały, że już mają przestać, bo inaczej mamy do czynienia z rakiem mózgu. Sprawą jeszcze gorszą. To są jeszcze raz dla przypomnienia te struktury, o których mówiłem, to znaczy zawój zębaty hipokampa i tutaj strefa wokół komór, z której komórki wędrują do opuszki węchowej. Tu jest zaznaczony móżdżek, który rozwija się bardzo długo i który też podważał jakby tą teorię, że po urodzeniu nic się nie dodaje, ale to jest sprawa ciągle jeszcze rozwojowa. On po prostu długo się rozwija i w pewnym momencie przestaje, ale to nie jest przez całe życie generacja, tyle tylko, że dłużej niż inne struktury. Reasumując, czy coś się dodaje w ciągu życia do mózgu? Dodaje się, a zarazem wymiera w dwóch strukturach. W reszcie mózgu trwa dłuższy lub krótszy okres rozwojowy, a potem już jest ta liczba neuronów w zasadzie, którą otrzymaliśmy w trakcie rozwoju. Trzeba tu podkreślić jeszcze, że teraz nowsze techniki badania wymierania, te, które są związane z tak zwaną apoptozą, czyli tą programowaną śmiercią komórek, pokazały, co zresztą podejrzewano od dawna, że tak naprawdę największe wymieranie neuronów, jakie kiedykolwiek jest, to jest w okresie zarodkowym. Zaraz po generacji mniej więcej połowa wygenerowanych, już zdefiniowanych neuronów ginie. 2 razy więcej jest produkowane niż jest potrzebne. Co by się stało, gdybyśmy zahamowali ten proces naturalnej śmierci? No, jest taka możliwość przez te tak zwane knockouty genetyczne. Wtedy następują duże deformacje rozwojowe mózgu i dysfunkcje. Ta śmierć jest potrzebna do rozwoju. To jest jeden z ważnych procesów rozwoju. W okresie zarodkowym nie tylko mnóstwo rzeczy jest generowane, ale usuwane także. Te procesy wymierania są jednym z ważnych mechanizmów rozwojowych. O dziwo. Raczej to, niż jak pokażę w późniejszym okresie. Pierwszy z autorów, którzy twierdzili, że liczba neuronów w mózgu zmniejsza się w trakcie życia, był Hodge, jak widzimy jeszcze w XIX wieku. Jego praca była oparta na zbadaniu kilku mózgów ludzi młodych i starych oraz mózgów młodych i starych pszczół. To połączył w jednej pracy i wyciągnął wniosek zgeneralizowany, że w trakcie życia komórki mózgu, neurony nam umierają. Jest to praca, która z dzisiejszego punktu widzenia nigdy nie przeszła przez sito kwalifikacyjne, bo materiał, na jakim jest oparty, jest żenująco mały. Wiemy to między innymi, kiedy zostały jakby ocenione problemy z tym liczeniem. Po pierwsze, jak mówiłem, skomplikowany kształt i ogromna liczba neuronów, niehomogenność struktur, to znaczy ten kształt neuronów różni się bardzo w różnych strukturach, wielkość się różni w różnych populacjach. Wobec tego nie można zastosować jednego przelicznika z jednej struktury do drugiej. Ciągle są z tym, do tej pory są z tym problemy. Wydawałoby się, że można zwiększyć liczbę pomiarów i to zredukuje nam tą niehomogenność. No właśnie Shankle wziął dane Konela, który przez całe życie tak hobbystycznie prawie wykładał anatomię, wykonał 4 miliony pomiarów gęstości komórek na różnych mózgach. Z tego mu wyszło, że między 2. a 6. rokiem życia u człowieka liczba neuronów się podwaja. To okazało się zupełną bzdurą. Liczba pomiarów robionych tak bezkrytycznymi metodami czy bez specjalnej techniki nic nie daje. Możemy się i tak pomylić. Następny problem to jest wielka zmienność międzyosobnicza. Tak jak tu siedzimy, wszyscy normalni, inteligentni, między nami liczba neuronów w poszczególnych mózgach może się różnić dwukrotnie. To znaczy ktoś może mieć 2 razy ich mniej niż ktoś drugi, kto ma 2 razy więcej. I nic to nie będzie dowodziło na temat inteligencji tego, kto ma więcej albo mniej. To jest przedział fizjologiczny tej zmienności. To znaczy średnia plus minus 50%. To jest czasami szokujące, jak wielkie różnice potrafią być między mózgami różnych ludzi. I jak tu napisano na podstawie pracy wymienionej, 86% tej zmienności to są czynniki genetyczne. To znaczy, ile komórek program genetyczny pozwoli nam wygenerować w trakcie rozwoju. Ale jest także pewien wpływ czynników środowiskowych. Ponadto, jeżeli bada się mózgi w rozwoju, no to oczywiście także mózgi ludzi dorosłych, starszych, bardzo starych są potrzebne. Często nie jesteśmy w stanie skontrolować, jakie czynniki patologiczne, nie fizjologiczne, nienormalne życie, tylko zupełnie patologiczne, na nich działały w trakcie życia. Często nie znamy dokładnej ich historii, zwłaszcza jeżeli to dotyczy badań, które były prowadzone w latach 50. czy 60., a więc dotyczyło ludzi, którzy urodzili się często w drugiej połowie XIX wieku. Już w tych latach można było badać ich zakonserwowane mózgi. W tamtych po prostu nie było danych, też kryteria były zupełnie inne. W pierwotnych badaniach uważano za normalne, że no człowiek na przykład pił całe życie, no to taka norma była we Francji na przykład. Albo ktoś miał kiłę, no normalnie się zdarza, no, ale tego w ogóle nie kontrolowano jako czynnika patologicznego wpływającego na mózg.